Cześć wszystkim, z tej strony Dealer i witam was bardzo serdecznie w kolejnym niesamowitym odcinku z Minecrafta na tym kanale. Dzisiaj będziemy grać razem z Maćkiem w chowanego. Siemaneczko! Jestem na talerzu, stary, wiesz o tym? Talerzu, rzeczywiście, ej, to jest talerz, rzeczywiście. Bez kitu, to jest talerz, tu jest jakieś ciastko, słucham? Chciałem tylko przypowiedzieć, bardzo ważną sprawę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje tego kanału, to niech zrobi to w tym momencie, nie zostawi łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy już subskrybował, czy nie. A my, Maciek, musimy wybrać chyba bloczki za 39 sekund, 38, no właśnie, 37 chyba, tak? sekund. Więc mamy czas na parkour, stary. Tak, mam czas na parkour, to jest parkour. Tu jest parkour na pewno? A, tam jest parkour. No jest, stary. Okej, ja nie widziałem, ani raz nie grałem tutaj na parkourze. No ten parkour jest mega, stary, możemy robić w przerwach, bo jest mega fajny. Dobra, bo ja z Maćkiem grałem już chowanego, u kogoś na kanale. Strzelam, że UMW-ki, bo on chodzi do agencji. UMW-ki, tak, bo my z Shandy tak, 100 razy graliśmy. No właśnie, jakaś taka ekipa. Ja nie jestem aż taki dobry w chowanego, żeby grać z wami, chłopaki. Ale mam nadzieję, że mnie nauczycie się, Maciek, jakieś tipy. Ale ja jestem stary, ja jestem królem tej gry, naprawdę. Hardkorowe tipy, dobra, nie mogę zaczekać grać tych hardkorowych tipów, które dzisiaj poznam razem z widzami na tym odcinku. Więc co, polecasz się zmienić? Dobra, stary, najbardziej podejrzany blok, najbardziej podejrzany. Nie wiem, redstone lamp. Redstone lamp, dobra. Najbardziej podejrzany. A to jest fajny blok, bo ja ostatnio na przykład szedłem za właśnie taką strategią, że wziąłem najciemniejszy blok i schowałem się w bardzo ciemnym, ale super oczywistym miejscu. I wiesz co? Udało mi się. Ja też tak zrobiłem. Schowałem się jako piecyk, byłem piecykiem stary i się schowałem w drodze. Po prostu jakby wyglądałem jak kawałek drogi, nikt się dobra, nie kapnął. Dobra. Właśnie to takie ciemne bloki słucha mniej jakby widoczne, bo jak się schowa tak, wiesz, takim pomieszczeniu. Tak, jest jasne, no właśnie, to jest ten problem. No, to jest ogólnie jestem tą redstone lampą. Czym jesteś? Czy to jest tajemnica? Jestem też lampą redstone'ową. Okej. Znalazłem miejsce, gdzie się schowam, tylko że to jest absurdalne miejsce. W sensie nie mogę znaleźć żadnego miejsca, które by nie było jakkolwiek absurdalne. Ale to troszeczkę absurdalne. Tylko tak, ja mam super absurdalne miejsce. Mam tak mega absurdalne miejsce. Jesteś zadowolony z niego? Raczej zostajesz tam? Tak. Tak. Okay. Ja raczej też będę mieć super absurdalne miejsce. A nie, bo tu nie ma wody. To jest straszny przypał. Wow. Ej, bo ja latam dosłownie po mapie, po tej wodzie. Skaczę, biegam i szukam czegokolwiek. A, nie schowałem się dalej. Nie, nie schowałem się dalej, bo nic nie mam, tak zupełnie nic, a nic, co by zupełnie nie było tak badziewne, to fatalne. Schowaj się, stary, w jakimś totalnie oczywistym miejscu, na przykład, nie wiem, stań sobie obok drzewa. Ale, to jest twój tip. Teraz się ja szybko schować. Znaczy, ja tak nie zrobiłem, ale to może zadziałać, stary. Okej, ja się schowam więc w jakimś takim miejscu, gdzie będę mógł wszystkich obserwować. Czy jesteś na takiej małej wystawce? Tak, to ja, cześć. A, widzę cię, a ty widzisz mnie? Nie, bo nie mogę się zmienić w blok tutaj, muszę przyznać, gdzie ty jesteś. No właśnie widzę, że ten, jesteś na takiej małej wystawce, obok ciebie jakiś melon też biegał. To też tak, ale właśnie to się do mnie idzie w moją stronę, z tego co widzę. Ale ja pije się ten gość z melonami. Szczerze mówiąc, moja grywka nie jest za dobra. Znaczy ona jest całkiem dobra, wiesz? Z mojej perspektywy totalnie ciebie nie widać. A jeżeli ty mnie nie widziałeś, to też to dobry znak. Ja cię nie widzę, ale mogę cię zobaczyć, myślisz? Jeżeli tak na F5 sobie szukam, bo ciebie nie ma na wysepce. A widzisz tam tą plażę? Tak. Aha, no to ja jestem stary na drzewie przy plaży. Jesteś na drzewie? Aha, na drzewie! Tak, znaczy jak widzę cię. Tak, widzę cię. Siema, siema, teraz jesteś idealnie za mną, pokazuję widzą. Wow. To się nikt nie kapnie. Zobaczysz, wygram to teraz z tymi kapkami. Dobra, pięknie, no okej, to stary, powodzenia. Ja obserwuję cały czas na F5, czy coś się dzieje. Nie mam chyba dźwięków gry, a troszkę no właśnie, ja też nie mam, wiesz, bo też na odcinku nie miałem chyba. Nie, po prostu nic się nie dzieje, to jest cicho. Bardzo cicha runda i... Ile jest tych graczy? Jest trzech szukających. Jest trzech szukaczy, jest bardzo mało ich jeszcze, wiesz co? Więc dobrze, a to prawda jest, czy to jest prawdą, że jeżeli nikt się nie zmienia w szukacza, w szukającego, czy to jest tak, że losowi gracze są zmieniani? Chyba nie. Tak powiedział mi MWK w tej odcinku i poczułem się bardzo... Zdziwiłem ale mnie to wszystko. Ale mi się tak nigdy nie zdarzyło, stary, ja wiele razy grałem już to, więc no chyba nie. Też nie, no wydaje to mi się, jakiś nie, jest chyba bullshit mały, no dobra. Kity wkręca, wiesz, no, bo MWK ma swoje teorie. On chce być zawsze stary najlepszym, wiesz, dlaczego? Dlatego oni tak mówią. Tak, bo wiesz, dużo w to gra, więc każdy musi, wiesz... Marcin, dobrze wiesz, co robić. O, no, idzie gość. Idzie gość, jest za mną, ale kompletnie mnie zauważył. Nawet nie pomyślał, żeby iść w moją stronę, bo chyba on był czymś zajęty. W ogóle u ciebie ktokolwiek tam chodzi w okolicy, czy coś? Nie, ale jest czterech szukaczy, ale powiem ci, jak byłem tym piecykiem... O, pięciu, nice. No. Jak byłem tym piecykiem kiedyś i schowałem się w drodze, to stare po mnie biegało ze 100 osób, więc autentycznie... No tak, ale to nie masz aż takiej teraz...
chyba dobre kryjówki masz. Mówię po prostu... ci, że to super kryjówka. Mówię ci. No z drugiej strony jest ciemno, no jest ciemnym blokiem, może kolorystycznie po prostu jeszcze idzie szukając obok mnie, nie zauważył mnie, minął mnie totalnie. Widziałem, a drugi biegnie obok ciebie. Okej, okay, i on i nie jest. Co robić, co robić? O, widzisz go? Spadać? Nic, chyba spadać, nie. Nie, siedź stary, po prostu siedź. Nie siedź, okay. Się. Cio, ja ci zaufam, bo ty grałeś więcej w tą grę. Tak, jeżeli będę zręcznie tam patrzy, wiesz? Wiem, patrz, to jest bardzo, bardzo stresujące. Zaraz, spadaj typie. O, dobra. Sobie, poszedł. Dobrze, okej. Okay. Ale widzisz, nawet na mnie nie spojrzał, stary, mam najlepszą kryjówkę. Widzisz to? Mówię ci, że najbardziej oczywiste miejsca są. Nasze kryjówki rządzą, to prawda. Bardzo, bardzo są dobre. To są najlepsze kryjówki w tej grze. Okej. Okay. Jest czterech szuka. Co się stało? Okej, on znowu chodzi. Dobra, czyli to byś tu kręci cały czas. On jest chyba strasznie słaby w tej grze, wiesz, dlatego nie radzi sobie. O, zniknął, już nie. Bardzo dobrze, to bardzo dobrze jest, bo niech tak zostanie. Jeszcze została minuta. Bardzo możliwe, że to się uda. Wiesz, na pewno uda, stary, wiesz, że minuta jest na 13 osób? To jest bardzo ten. Tak, ale czy nas akurat wiesz nie zabił? No ciebie wątpię. Bo nie, dwóch stickerów odeszło. Bo, wow, nikt nie chce być szukający, po prostu się poddają, naprawdę. Stary, to będzie pierwszy odcinek ze mną i pierwszą rundę już w tym odcinku wygra. Tak, to jest dobry znak. Świetnej przygody. Tego musi być więcej. Łapka w górę musi być, komentarz, że chcemy więcej. Rozwalcie like, żubeczki, to będzie super. Rozwalmy ten like, 100 tysięcy, milionów lajków. Tak, fajnie, tyle. Dobra, okej, okay. Wie co chodzi. Powiedzieliśmy. Tak, powiedzieliśmy. Dobra, możemy wyskoczyć chyba. No właśnie się zastanawiam, na 30 sekundzie. A, idziesz już? Dobra, okej. Okay. No, robimy meetup. Meetup wszystkich lamp. Cześć, lampy. Robimy meetup lamp. Jesteśmy stary tylko my. Zapraszamy na konwencję. Nikogo nie ma? Nie, chyba nie. Wiesz, 20 sekund. Możemy poszukać stickerów i zabić ich mieczem, co na to? Okej, dobra, młócimy. Tylko, że dobra, nie zdążymy nawet. No właśnie, mamy 16 sekund. Gdzie oni mogą być? To jest pytanie. Ktoś padł. O, tam jest koleś, ale tam on jest... Koleś, 10 sekund. Miecz. No, my mamy drewniane. Chyba, żebyśmy nie przegrali, wiesz? Czekaj, 5 sekund. Zaraz, spróbujmy. Dobra, bij go, stary. Ja uderzyłem. Bijesz go? Raz. O, on w ogóle ich dwa. On chyba, on obejął dwa razy i tyle. No nie ma skina, to jest Alex, to jest noob. On nie ma skina. Noob totalny. To jest noob versus pro. Okej, okay, tak, noob versus pro na maksa. Wow. Dobra, kolejna rundka w takim razie, moi drodzy. Let's just go, boys. Okej, okay, kolejna piękna runda. Dzisiaj będę komandę. Najbardziej oczywisty blok, stary, czyli ja biorę piec. Okej, okay, piec. A to nie jest taki oczywisty, komanda jest bardziej oczywisty w sumie, masz rację. Ale dobra, wziąłem piec. Tara, będę piecem. Dzisiaj ja chcę być solidarny, będę piecem. Aha, weź piecem. Okej, okay. Teraz będę piecem. W sumie, że będę taka to jest ta mapa, wiesz, no to tutaj, To trochę źle z tymi piecami. Nie, wiesz, to jest dobrze. Musisz tylko iść stary na statek i tam zgrywać pajaca, że tak naprawdę jesteś piecem i oni się tam przyjdą i zabiją i wtedy wygrasz, bo będziesz szukającym i zabijesz, znajdziesz wszystkich chłopów. Właśnie, ale na tej jakby ręce naprawdę jest ciężko wygrać. No, jest bardzo ciężko. Bo jakby, chyba ani razu nie wygrałem. No, ja chyba też. No, jest bardzo przerobana. Ja chyba pójdę do środka. Nie wiem, gdzie ty jesteś, ale ja pójdę chyba... Ja jestem na zewnątrz tego. O, wow, wygląda jak kamień, a nie jak ten, jak piec. Co wow, wow, ktoś mnie tu goni. Może z takiej strony patrzysz. No nie, wygląda jak kamień normalny. Taki clearstone zwyczajny. Nie wiem, coś się zbugowało, no, to dobrze nawet. No, chyba tak, nie będzie chyba tak. Dobra, ja nie wiem, co robić, czym jest. Bardzo panikuję, więc pójdę... się będę wspinać w jakieś miejsca takie cięższe. Fajnie. Ja się ukrywam w miejscu przy lodołamaczu. Okej, okay, ja spadłem, więc mam przerąbane i latam po lodzie, po prostu, jestem na lodzie. Gwiazda się goni. Okej, okay, i uciekam przed gościem, po prostu mam ucieczkę przed typkiem. Jakbyś biegał w kółko, to jest szansa, że przez 4 minuty będziesz biegał i wygrasz. O nie, już umarłem. Gdzie mówiłeś, że jesteś? Okay. Tak w ogóle? Wiesz co? Nie. Dobra, nie, jest spoko, to jakby ja poszukam ciebie chętnie. Dobra. O co chodzi, stary? Gość się napisał, żebyś przestał hakować. Ja? A może nie ty? A nie, Anvil. Byłeś w Nie, nie. Dobra, nieważne. Okay, może jest jakiś haker niemiły. Jest chyba jakiś haker, no. No, ja widziałem sobie, jak mój brat grał i był taki haker stary, co był z 5 metrów. Co jest? Zrzucił mnie jakiś drań. Jakiś bezczelny blok. Dobra, ja cię będę, Maciek, szukać. Słyszałem, że ale jesteś... Nie stary. No nie, bo ty wiesz, że jestem Clearstone'em, nie. Ale Clearstone'em? Tak, jestem Clearstone'em, stary. Po co ci to mówię? No, ale... Gdzie Clearstone'em? No nie wiem, stary, stałem się Clearstone'em po prostu. No może u ciebie tak się zbugowało? No może, ale ja stale widzę Clearstone'a normalnie, jak 150. Podejrzane. Bo tu jakby na tej mapie trochę jest Clearstone'ów, przecież, więc jakby
to nie jest aż tak źle. Hmm. A ja też czerwony mi się ekran zrobił, nie wiem czemu, a już mi się odczuwa. A, odczuwało. Że ktoś tam był obok ciebie chyba, wiesz? A tak? Tak. Ojej. Aha, dobra, spoczko. Okej, nie, ja jestem nieznajdywalny ogólnie, wydaje mi się, że wygrałem tą rundę. O, wow. To byłoby całkiem ciekawe. Ja biegam z jakimś blokiem diamentu. No tym blokiem. A widziałeś gościa, który tak ma kolorową zbroję skórzaną, tak on się ciągle zmienia kolor? Tak, to by on mnie zabił nawet, wiesz? A, okej. Okay. A co? To on jest stary hakerem, bo jak można mieć normalnie w grze takie kolory? No nie wiem, bardzo możliwe, że jest hakerem, rzeczywiście. Jest super hakerem, jest stary. Jest to pro ja tak haker. On zabił 3 osoby teraz, rozumiesz to? A, to on może on się on jest hakerem, stary, on jest super hakerem. No, nie wiem, ja się nie znam. Ja teraz gonię jakiegoś drania, jakiegoś bikona, to po prostu nie cierpię tej mapy. I jakiś diamentowy blok, jest zupełnie głupia ta mapa. Jest strasznie głupia, no. Wszyscy się ganiają po prostu. Goniłeś bikona? Właśnie obok miałem przebieg jakiś. No wiem, ja mam już krzanie tego bikona, i gonię diamentowy blok. A, dobra. Diamentowy blok jest na statku, przynajmniej coś się dzieje. Bikon, stary, schowa się tu gdzie ja. Co za bikon to? Okej, dobrze, że mi to powiedziałeś. Chyba. Ale Beacon odwalił, teraz nas znajdą, Beacon jest takim durniem. O mój Boże. Okej. Okay. On jest stary takim durniem. Cześć, bo ty no, mówisz... On jeszcze pokazuje. Co? To ja muszę się znaleźć, on jeszcze szukam. Stary prykał na czarno. Co za gość? Co? No pryknął tak, zrobił jesteś? I pryknęło na czarne. Okej. Okay. Na czerwono się zrobił ekran, niedobrze. O. O, widziałem jakąś bili, stary. Ja, weda, to jest zupełnie dzień dzień, niż ja ci szukam, więc... Napiszę mu chyba beacon spadaj. Napisałem mu na czacie, stary, beacon spadaj. Spadnij. Pięknie, beacon pięknie. Spadaj, dobrze opowiedziałeś, Maciek, dobrze. Dobrze opowiedziałem, dobra. Nie, dzięki. To już robi się ciężkie, bo mało czasu zostało. Jeszcze raz powtórzę, nie lubię tej mapki. Jest totalnie głupia. Jest... Nie rozumiem jej. Ja jestem level 4 piecem już prawie, więc jeżeli jeszcze chwilę poczekacie, to mogę autentycznie zostać level 4 piecem. Wow. Wow, bardzo cię respektuję. Nawet nie jesteś piecem to naprawdę, więc jesteś no fake. Jestem clearstone'em. No, wiesz co, widziałem cię, stary. Przed chwilą? Tak, przed sekundą, no. Okej. Okay. Widzisz nawet, że wracasz. Dobra, a to tam jesteś na górze. Tam, gdzie on pryknął. Może? Nie wiem, stary. Nie mam pojęcia, jak ci powiem, to przecież przegram. Bez sensu. A jeszcze 40 sekund, więc mam wielką szansę wygrać. Dobra, to jest... To prawda. To prawda. To jest... Musisz być najlepszym, stary, ukrywaczem. Nie możesz mieć litości. Masakra. Dobra, weź zagramy w ciepło zimno. Nie zabije cię, Maciek. Dobra, okej. Okay. No to... A zabijesz bikona? Nie, bo on mnie zabije. Nie możesz zabić bikona. Zabiję bikona, ale to 30 sekund. Nie, stary, bo on mnie zabije. To niedobrze. Nie zabije się, nie zdąży. No dobra, to jesteś na tym statku? Tak. Aha, no to obejdź ten statek dookoła. Aha, na dole? No, aha, nie bikona, dobra, nie bikona, tu jest, dobra. Nie bikona, dobra. O, gonię bikona, nie martw się. 10 sekund. Ale byłem clearstone'em, czy nie? Nie, byłeś piecem, sorry. A, ale to za dobra kryjówka. Dobra, nie? W życiu bym cię nie znalazł, gdyby nie twoja podpowiedź. Dobra, gość ma farta, bikon przeżył. Szkoda. Stary, ja jestem autentyczny. Jakiś śmieje ze mnie. Drań. Oj, to była dobra kryjówka, naprawdę. Najbardziej oczywiste kryjówki. Tak. Są najlepsze. To jest po prostu. Wow, jakaś prawda życiowa. Drugą rundę wygrałeś. Ty wygrałeś drugą rundę. Tak. Będąc na wierzchu i nie pasując kompletnie. Tylko byłeś w takim miejscu, gdzie nikt nie szuka, bo. Bo nie, to nie jest po drodze. Wiem, jak stara działa ta gra. Wiem, że działają mózgi ludzi. Osiągnąłem wyższy stopień gęstości. Jestem królem hide and seeka. Nice. Ukrywam dobra. Się tak, że stary znika moja fizyczna. To jest kolejny robota. Jakby poziom bycia dobrym, ukrytym gościem. Dokładnie tak. Nice. Dobra, to za chwilę słyszymy się na kolejnej rundzie. A w takim razie trzymam się taktyki ciemnych bloków i będę ciemnym drewnem. No właśnie, deską. Ja też się nad tym zastanawiałem. Chyba też będę ciemną deską. Okay. Jestem ciemną deską, stary. Dobra, no to solidarność po raz trzeci. Mam nadzieję, że tym razem również mi się uda wygrać jak za pierwszym razem. Jeżeli ja wygram za 3 razy pod rząd, to jestem królem tej rozgrywki. O nie, czemu ja nie jestem stary jakimś innym bloczkiem? Ale to jest dobra mapa na czerwonym, ale wiem, wszyscy są czarnymi drewnami. Bo ja byłem na tej mapie. Wiesz co, się schowam drugi raz? W tym samym dokładnie miejscu chyba. A nie, to nie jest to samo miejsce. To jest... O nie, nie znaję tego miejsca. Kurde, kiedy oni się pojawią? A gdzie oni się w ogóle pojawią? Bo ja nigdy nie wiem, gdzie oni się nie pojawiają. Nie mam bladego pojęcia, nigdy nie wiem. Wiesz co? I to nie jest ta mapka, o której myślałem. Niestety, bo ja się ukryłem na dworze w takiej mapce. Ja też się ukryłem na dworze teraz. A, to jest to! Ukryję się znowu w całym miejscu, mimo że... Nie pasuje kompletnie, jako żaden blok, ale jest w takim miejscu, gdzie jakoś ludzie... No, ostatni raz mi się udało tu wygrać. Ja spróbuję też zrobić to drugi raz. Pasuje, to tak absolutnie nie pasuje. Ja też, jestem na dworze, to jest najlepsze, wiesz? Ja też jestem na dworze.
gdzie jesteś? Tak? Jest na dworze i no nie chcę ci mówić, bo on jakoś podchodzi obok mnie. Jest obok mnie, patrzy na mnie, patrzy na mnie. Minął mnie, dobrze, tak! A taki tęczowy? Nie wiem, jakiś Unik coś tam na, z podłogą. E na U. To nie wiem, kurczę, Chris, nie wiem. Jakby końcówka, nieważne. A to nie był ten Marili 2-2? Nie. Bo to on z tym kogoś zabił. Wiesz co, bo ten, bo mnie, bo mnie też przebiegał koleś właśnie. A co, a widziałeś co zabił? Kowadło zabił? Nie wiem. Nie, w sumie nie wiem, okej, okay. Ktoś biegnie obok mnie, jakiś krafik nie biegnie obok mnie. Gość mnie nie widzi, dobrze, bardzo dobrze. Ej, to jest możliwe, że druga runda, jaką wygram w tym samym miejscu, chociaż nie wiem, bardzo dużo osób. Jest 11 szukaczy! No właśnie, jak hardkorowo się zrobiło, czekaj. Ktoś biegnie. Czy on mnie zauważy? Nie zauważył mnie, okej, okay, to jest... Wow, czemu mnie nie widać? Bo też widziałem crafting table'a, właśnie crafting, biją crafting table'a niedaleko mnie. Okej, okay, no to jesteśmy na dworze, ale z innych stron. Co jest tak. Ciekawe, naprawdę... Ciebie widać, bo mnie kompletnie widać. Ja tak bardzo mnie... widać, jestem... Znaczy mnie nie widać, ale jestem w takim miejscu, którego chyba nikt nie sprawdza. O, właśnie mnie ktoś zabija. Okej, właśnie mnie też ktoś zabija, okej, okay, dobra. Zabili mnie, cześć. Dobra, lipa. Siema, Macie. Siema. Dobra, nie udało się drugi raz, ale wow, i tak przychodzili ludzie obok mnie i nikt... Nie widział, to było znaczy, to udałoby się mocne. Pewnie, gdyby nie sfidowali tak mocno, bo przez to, że tak dużo osób zginęło na początku, to ten, to dużo szkoda, bo... No, bo ładnie szło. O, i właśnie znalazłem kogoś, zabiłem go, więc lol. No, i została jedna deska, znaczy jedna drewniany ten. O, jeden ziomek został tylko, no. Aha, biedny, to dobrze nam poszło dosyć, w sensie... Większość osób wcześniej wymiękła niż my. No tak, no byliśmy jednym z ostatnich, no ale więc... mówię, zostało dużo czasu, bo jak jest 4 minuty i wszyscy już prawie zginęli, no to nie da się tego przejść. Tak, no to próbuję teraz znaleźć jeszcze tego cwaniaczka, dobrego gracza. Ja też szukam właśnie jednego ziomeczka. On musi być całkiem dobrze schowany, skoro tyle osób lata, cały czas nikt go nie dorwał. Całkiem dobrze, mu idzie, nie powiem, że nie. Właśnie biegam po jakiejś kuchni i tu też obiłem wszystko drewno, ale nie ma go tutaj w ogóle. Nie ma. Dobry typek, dobry typol. Dobra, zastanowię się w takim razie, skoro go nie było na górze, na pewno. Tutaj widzę, że gość przeczesuje też każdy możliwy blok. Wow, ciekawe gdzie on może być schowany, naprawdę. Może któryś z samochodów, wiesz, tak patrzę po tych samochodach, bo te samochody są takie niepozorne, że czasami można coś przegapić, więc wiesz jak jest, przyjaciel. A to jest jakieś kowadło. Dobra, okay. Udało się. Ciekawe... Nie, wymykaj. Tak, no udało nam się. Ciekawe więc, gdzie on był naprawdę, no nie dowiemy się już niestety. No i myślę, że to będzie koniec odcinka w takim razie, moi drodzy. Dziękuję bardzo, to ja Maciek za wspólną, piękną rozgrywkę. Wspomniał, bardzo fajnie, było dwie rundy wygrałem. Tak, bardzo ładnie, no ja wygrałem jedną rundę, ale bardzo fajnie, drugą, no wcześniej bardzo dobrze poszło. Tak, bardzo drugą prawie wygrałeś, stary. No, tak. Ja prawie zabiłem pikona, więc to się liczyło. Więc pamiętaj, drogi, co łapce w górę. Jeżeli nie subskrybujesz do kanału albo kanału Maćka, który masz w karcie, to zrób to teraz, pochwal się w komentarzu. Napisz koniecznie, co jadłeś na śniadanie, bo bardzo mnie to interesuje. To jest ważne, no mnie też to jest bardzo ważne. Piszcie dużo, bo ja... Piszcie dwa razy więcej, tak. Każdy niech napisze dwa razy, bo ja też będę czytał. Piszcie mi na komentarzy, bo nie mam co czytać. Do usłyszenia, już jutro. Siemka. Cześć.